TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, jesteśmy na lotnisku imienia Lecha Wałęsy. Proszę Państwa, no lotnisko i jak zazwyczaj, co nie powinno mieć miejsca, jest bałagan informacyjny. Mianowicie, czekamy na kogoś, kto miał wylądować z Göteborga. Nie ma przy ladach informacyjnych ludzi, którzy mogliby udzielić stosownej informacji. Natomiast znajdują się jacyś, za przeproszeniem, zapijaczeni informatorzy, którzy ludzi dezinformują. Natomiast ta rola przypada i należy do szefostwa czy ich przedstawicieli lotniska imienia Lecha Wałęsy w gdańskim Rębiechowie. Mało tego, drodzy Państwo, nie tak dawno wydarzył się wypadek, bo wysiadał człowiek, być może był trochę pod wpływem alkoholu i uderzył głową o murawę lotniska. Bardzo szybko go wyprowadzono, dając potemu powód zupełnie zgoła inny, po to, żeby się problemu pozbyć. Ja chciałbym zapytać władze lotniska, dlaczego takie rzeczy mogą i czy muszą mieć miejsce. To jest jeden, proszę Państwa, wielki skandal. Nie wiadomo, czy ten człowiek później nie będzie miał jakichś komplikacji zdrowotnych, a uderzył głową z takich czy innych przyczyn o murawę lotniska i w tym momencie powinna się pojawić karetka pogotowia, a nie, że ktoś go wyprowadza i tłumaczy się ten cały przypadek tym, że no, stawiam tutaj trzy kropki na domysł. TV24, reporter Sky, lotnisko imienia Lecha Wałęsy w gdańskim Rębiechowie.